Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Maciej Podstawka i zaczynamy przegląd wiadomości. Dzień dobry. Rosja może odciąć dostęp do internetu. Separatyści z Katalonii dostali zarzuty. We Francji aresztowano prawie 1800 żółtych kamizelek. USA jest przeciwne Nord Stream 2 i uważa Polskę za najlepszego przyjaciela. Polacy okazali się tańsi od Ukraińców i będziemy im sprzątać drogi. Polscy siatkarze wreszcie otrzymają premię od rządu. Firma powiązana z Elonem Muskiem Mars One zbankrutowała, jednak nie polecimy na Marsa. A na koniec ostrzeżenie dla wszystkich tych, którzy mają dzieci. Bardzo popularne leki, które były powszechnie reklamowane w całej Polsce dla najmłodszych, okazały się być zagrożeniem dla zdrowia. I zanim zaczniemy, jeśli nie widziałeś wczorajszego odcinka specjalnego dotyczącego problematyki walentynek, popatrzenie na walentynki w nieco inny sposób. Aulia ma 24 lata i jest w związku ze swoim rówieśnikiem Wawanem. To znaczy była. W sumie nie wiem, czy już jest, bo po wywiadzie została aresztowana i nie mam pojęcia, czy już wyszła. To koniecznie sprawdź ten materiał, tutaj masz do niego link, a teraz zaczynamy pierwszy temat. Wygląda na to, że rosyjskie władze mają w planach pewien dość kontrowersyjny eksperyment, a mianowicie zamierzają na jakiś czas całkowicie odciąć kraj od sieci, a to w ramach testów nowych regulacji dotyczących cenzury internetu. Test odbędzie się w ciągu kilku najbliższych tygodni, ale żadna konkretna data nie została oczywiście podana do publicznej wiadomości. Jest on pokłosiem proponowanej zmiany w prawie, która umożliwiła dostawcom internetu całkowite odcięcie Rosji od sieci. Rząd chce sprawdzić, czy w ten sposób będzie w stanie chronić swój majątek internetowy przed zewnętrzną agresją i kierować całym ruchem wewnętrznie. Co więcej, nowe regulacje zakładają konieczność instalowania przez dostawców usług internetowych specjalnego wyposażenia, które umożliwia przekierowanie całego rosyjskiego ruchu internetowego do Roskomandzora, czyli rządowego organu odpowiedzialnego za cenzurę i śledzenie sieciowych aktywności lokalnych obywateli. Mówiąc krótko, zapowiada się na poprawkę z wielkiego chińskiego firewalla, ale z możliwością zachowania należności z odizolowaniem, zachowania niezależności z odizolowanym internetem w razie konieczności. Nigdy wcześniej nie przeprowadzono takich testów na skalę krajową, dlatego rosyjscy dostawcy są bardzo ciekawi, jak to będzie wyglądało. Nie wiadomo też, czy oznacza to przerwę w dostawie internetu na terenie Rosji. Zadbano wprawdzie o stworzenie lokalnego backupu DNS, więc teoretycznie nie powinno mieć to miejsca, ale pewności nie ma. Ale wszystkie telekomy zgodziły się na udział. Co chyba nikogo nie dziwi. Warto też dodać, że pomimo tego, iż w naszych mediach zbyt głośno o tym nie jest, to firmy rosyjskie od lat już przygotowują infrastruktury po to, a Putin, choć i tak już dopiął swego i prawo jest zmienione, to dofinansowuje te firmy, żeby czuły się w tym pewnie. A jeśli chodzi o bezpieczeństwo, no to wiadomo, nie tylko o to zewnętrzne, jak to deklaruje Rosja, ale również i wewnętrzne, no bo kto ma internet, ten ma władzę. I jeżeli teraz pojawi się jakikolwiek negatywny artykuł czy negatywny komentarz dotyczący uderzający w Putina, to bezpośrednio mogą odciąć internet, żeby jak najmniej osób się o tym dowiedziało, usunąć ten materiał i dopiero wtedy przywrócić dostęp. No i oczywiście, jak to w Rosji, usuną także tego dziennikarza. Ale jeśli wydaje wam się, że jest to jakiś kompletnie zdziczały kraj, jakiś totalny Meksyk i w Europie na pewno do czegoś takiego by nie mogło dojść, no to pojedźmy może do Katalonii. Przed hiszpańskim Sądem Najwyższym w Madrycie rozpoczął się we wtorek proces separatystycznych polityków z Katalonii, którzy 1 października 2017 roku zorganizowali uznane za nielegalne referendum niepodległościowe w tym regionie. Na ławie oskarżonych zasiadło 9 tymczasowych aresztowanych separatystów, wśród których jest była szefowa katalońskiego parlamentu Carme Forcadell. Szefowie katalońskich organizacji separatystycznych Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, a także 6 członków byłego rządu Katalonii. W procesie oskarżonych
Oskarżonymi są również trzej inni byli członkowie rządu pozostający na wolności: Villa, Borras i Mundo. Stawiane oskarżonym zarzuty dotyczą rebelii, buntu, nieposłuszeństwa oraz malwersacji środków publicznych w związku z organizacją plebiscytu niepodległościowego z 1 października 2017. Najwyższą karę może otrzymać były wicepremier regionu Oriol Junqueras, któremu grozi do 27 lat więzienia. Przemawiający podczas inauguracyjnej rozprawy przed Sądem Najwyższym obrońcy oskarżonych wskazywali na błędy popełnione w trakcie śledztwa oraz na upolitycznienie sprawy. Adwokat oskarżonych ocenił, że w fazie śledztwa poprzedzającego proces złamano prawa człowieka w stosunku do jego klientów. Przypomniał, że wymiar sprawiedliwości regularnie odmawiał oskarżonym prawa do tymczasowego wyjścia na wolność. Carles Puigdemont, były szef autonomicznego rządu Katalonii, oświadczył podczas konferencji prasowej w Berlinie, że proces katalońskich separatystów jest testem dla hiszpańskiego systemu sądownictwa i hiszpańskiej demokracji. Wierzę jednak, że hiszpańskie państwo wykorzysta tę szansę na wydanie właściwego wyroku, którym jest oczyszczenie z zarzutów. Początek procesu 12 katalońskich polityków zbiega się w czasie z końcem debaty w Kongresie Deputowanych nad projektem tegorocznego budżetu rządu Pedro Sancheza. Socjalistyczny gabinet do uzyskania poparcia ze strony większości deputowanych potrzebuje głosów separatystycznych partii z Katalonii, PDECAT i ERC. W poniedziałek premier Katalonii Quim Torra zadeklarował możliwość wsparcia projektu budżetu przez separatystyczne ugrupowania pod kilkoma warunkami. Jednym z nich jest odstąpienie od represji wobec katalońskich więźniów politycznych. Torra oświadczył też, iż jest zwolennikiem ogłoszenia przez władze regionu tzw. jednostronnego aktu niepodległości. Wejście w życie tego dokumentu oznaczałoby prawną secesję Katalonii od Hiszpanii. Natychmiastowego ogłoszenia niepodległości Katalonii domagają się tymczasem radykalne komitety obrony republiki, CDR, które od wtorku rano prowadzą w różnych częściach tego regionu protesty, domagając się uwolnienia sądzonych w Madrycie separatystów. We wtorek aktywiści z CDR postanowili zablokować praktycznie całą Katalonię, odcinając jej wszystkie drogi, w tym dwie największe arterie w Barcelonie. I postanowili tam także odpalać kolorowe race oraz podpalać opony. A jeszcze przed rozpoczęciem tych protestów napisali na swoich stronach internetowych, że kontestują proces, który jest farsą. Czyli możemy się już niedługo spodziewać, że oni również pójdą siedzieć. Taką oto mamy demokrację i wolność słowa w Unii Europejskiej. A dlaczego mówię o Unii Europejskiej jako całości? W końcu to tylko Katalonia, to tylko Hiszpania, nie? No właśnie nie za bardzo, ponieważ Unia absolutnie się temu nie sprzeciwia, a wręcz to pochwala, o czym mówiłem szczegółowo w tym materiale. Jeśli chcesz posłuchać więcej o tych absurdach, koniecznie kliknij ten link. Tam bardzo krótko, ale bardzo treściwie przeanalizowaliśmy tę sprawę. Ale możecie właśnie też tutaj myśleć, że faktycznie chodzi tutaj tylko o Hiszpanię i nie ma co mówić o całej Unii Europejskiej, ponieważ to jest jakiś odosobniony przypadek. Serio? No to może pojedźmy jeszcze do Francji i zobaczmy, jak skończyły popularne ostatnio żółte kamizelki. Od połowy listopada, kiedy zaczęły się protesty żółtych kamizelek, skazano łącznie blisko 1800 osób, poinformował w parlamencie premier Francji Edouard Philippe. Od początku tych wydarzeń sąd wydał 1796 wyroków, a 1422 osoby nadal czekają na proces, powiedział szef rządu, który w parlamencie odpowiadał na pytania deputowanego Patricka Mignoli z centrowego ugrupowania MoDem, należącego do koalicji rządowej, o przywrócenie porządku w kraju. Ponadto 1300 osób otrzymało nakaz stawienia się w sądzie, a 316 zostało objętych nakazem aresztowania, dodał Philippe. Szef rządu przypomniał, że 13 osób zostało oskarżonych o uszkodzenie rzeźb oraz pokrycie napisami cokołu Łuku Triumfalnego w Paryżu 1 grudnia. 5 innych oskarżono o podpalenie w tym samym dniu prefektury Górnej Loary. Premier wezwał społeczeństwo do wyrażania oburzenia z powodu incydentów związanych z miejscami, które symbolizują Republikę Francuską i demokrację, oraz z powodu obwiniania sił porządkowych, które zapewniają bezpieczeństwo. No, także tego, no. Tutaj Unia też nie ma kompletnie nic do zarzucenia i wszystko jest jak najbardziej w porządku. Ale to przecież w Polsce jest łamana demokracja i wolność słowa, nie? Jak to mówił popularny filozof. A, szkoda kurwa gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę. Więc może darujmy sobie ciągnięcie tego dalej i przejdźmy do naszego kraju, bo i tutaj odbyło się mega ważne spotkanie
z turbo ważnymi deklaracjami. NATO jest w stanie przeciwstawić się każdemu agresorowi i każdemu zagrożeniu. Prezydent Donald Trump jest wdzięczny, że Polska wywiązuje się ze zobowiązań i wspiera sojusz w miarę swoich możliwości, powiedział we wtorek sekretarz stanu USA Mike Pompeo. Podczas wspólnej konferencji prasowej z szefem polskiej dyplomacji amerykański sekretarz stanu określił Polskę mianem jednego z najlepszych przyjaciół USA w Europie, wyróżniając w szczególności wspaniałe stosunki z Warszawą w dziedzinie obrony i bezpieczeństwa. Pompeo nawiązał również do planowanego na środę spotkania z polskimi i amerykańskimi żołnierzami w pierwszej bazie lotnictwa transportowego w Warszawie. Jak podkreślił, wspólna służba polskich i amerykańskich żołnierzy w ramach sił NATO świadczy o tym, że nasz sojusz jest w stanie przeciwstawić się każdemu agresorowi i każdemu zagrożeniu. Zastrzegł jednocześnie, że NATO nie mogłoby być w pełni silne, gdyby nie wsparcie wszystkich sojuszników. Prezydent Trump jest wdzięczny za to, że Polska wywiązuje się ze zobowiązań, oświadczył sekretarz stanu USA. Cały czas współpracujemy nad tym, żeby osiągnąć cel zniesienia wiz do Stanów Zjednoczonych dla obywateli Polski. Polska stara się doprowadzić do importu amerykańskiego gazu i ropy naftowej, mówił Pompeo, dodał przy tym, że staramy się także uniezależnić od dostaw rosyjskiego gazu. Pompeo oświadczył ponadto, że USA są przeciwne Nord Stream 2. Umocniłby on przewagę rosyjską i uzależniłby inne państwa europejskie od dostaw rosyjskich, powiedział sekretarz stanu. Tymczasem Czaputowicz poinformował, że wstępnie omówił z Pompeo implikacje łamania przez Rosję traktatu INF i decyzję USA o wycofaniu się z tego traktatu. Uważamy tę decyzję za słuszną. Traktat, który jest przestrzegany tylko przez jedną stronę, jest właściwie nieobowiązującym traktatem, powiedział Czaputowicz. Nasz szef MSZ poinformował także, iż podczas spotkania z sekretarzem stanu USA omówili kwestię roli sojuszu północnoatlantyckiego dla bezpieczeństwa w Europie. Razem musimy stawić czoło zagrożeniom związanym z bronią nuklearną, terroryzmem i cyberatakami, powiedział. Podzielamy negatywne stanowisko wobec agresywnych działań Rosji, zwłaszcza w stosunku do Ukrainy, powiedział szef MSZ. W tym kontekście wymienił działania Rosji związane z incydentami na Morzu Azowskim i nieakceptowalnym przez prawo międzynarodowe przetrzymywaniu ukraińskich marynarzy. To nie ma uzasadnienia, podkreślił. Jeśli chodzi o chińskie technologie, to są pewne ryzyka. To ryzyko, jeśli chodzi o prywatną przedsiębiorczość. Instalowanie technologii chińskiej zwiększa ryzyko, ocenił Pompeo, podkreślając, że o tego rodzaju zagrożeniu ze strony Chin amerykańskie władze chcą informować świat. Natomiast każdy kraj, podobnie jak Polska, kraj suwerenny, podejmuje własne decyzje i sam zdecyduje, czy będziemy chcieli korzystać z tych technologii, czy też nie, dodał. No i wszystko oczywiście to brzmi dumnie, uczciwie, możemy robić co chcemy, mamy wolną wolę. Do czasu, aż wam nie powiem, że na tym samym wystąpieniu Mike Pompeo wyraźnie podkreślił, iż Stany Zjednoczone nigdy nie umieszczą swojego sprzętu w kraju, w którym Chińczycy mogą mieć dostęp do hakowania ich infrastruktury. Kumacie, nie? Na szczęście mamy też prawdziwych przyjaciół na tym świecie, na przykład takich jak Ukraińcy, którzy to przykładowo teraz pozwalają nam czyścić i naprawiać swoje drogi, bo jesteśmy tańsi od Ukraińców. Spółka GNOM wygrała przetarg na utrzymanie międzynarodowych tras w obwodzie kijowskim. Zaoferowała ona bowiem najtańszą ofertę. Ich oferta była o 1% niższa niż wynosił budżet przedsięwzięcia zakładany przez Ukraińców. Polska firma zajmie się utrzymaniem dróg w czystości oraz ich odśnieżaniem, informuje Rzeczpospolita. Ponadto po ich stronie znajdzie się dokonywanie drobnych napraw nawierzchni. Spółka z Łodzi w przetargu startowała po raz pierwszy i pokonała trzy inne ukraińskie firmy. Wartość przetargu wyniosła 8 700 000 dolarów. Przetarg zorganizował kijowski oddział rządowej agencji Ukraftodor. Szefem tej agencji jest Sławomir Nowak, były minister transportu w rządzie PO-PSL, a wcześniej jeden z najbardziej wpływowych polityków PO. Spółka GNOM powstała w 1993. Od początku istnienia spółka specjalizuje się w usługach komunalnych, w szczególności w zimowym i letnim utrzymaniu dróg oraz pielęgnacją terenów zielonych. GNOM na rzecz miasta Łodzi administruje giełdą samochodową. Spółka wybudowała na rejonie ulicy Dolnej własny obiekt handlowy, w którym znalazły miejsce stoiska handlowe kilkunastu kupców z różnych branż, czytamy na stronie firmy. W 2012 spółka brała udział w administrowaniu autostradą A2. Mazowiecki oddział GDDKiA informował, że w zeszłym roku podpisał ze spółką GNOM umowę na utrzymanie części dróg krajowych na Mazowszu. W całej Polsce brakuje wykonawców na budowę dróg, a firmy budowlane już nawet nie silą się na startowanie w przetargach. Eksperci alarmują, że kontrakty takich inwestycji bardziej przypominają hazardowe zakłady niż umowy, a jak nic się nie zmieni, to branżę czeka głęboki kryzys.
No, do tej pory to ukraińskie firmy szukały w Polsce dobrobytu i możliwości przetrwania ciężkich sytuacji, no ale jak widać można i w drugą stronę. Ale żeby nie mówić tylko o tych przykrych sprawach, no to pomówmy może trochę o sporcie, bo Andrzej Duda podpisał w końcu ustawę pozwalającą na wydanie premii dla naszych siatkarzy, czyli w końcu rząd postanowił wesprzeć tych, którzy faktycznie reprezentują godnie nasz kraj. Siatkarscy mistrzowie świata od wielu miesięcy czekali na wypłatę premii. Podpis prezydenta Andrzeja Dudy sprawia, że nic już nie stoi na przeszkodzie, by odebrali nagrodę obiecaną przez premiera Mateusza Morawieckiego. Ustawa podjęta z 31 stycznia umożliwia premierowi po zasięgnięciu opinii właściwego ministra przyznanie nagród specjalnych, środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa, m.in. za wybitne osiągnięcia sportowe. Na taką premię od kilku miesięcy czekają siatkarze reprezentacji Polski, którzy zdobyli drugie z rzędu mistrzostwo świata. Na początku października Mateusz Morawiecki obiecał wypłatę wysokiej nagrody. Premier zadeklarował, że dofinansowanie dla PZPS wyniesie 15 milionów złotych, z czego część tych środków miała być przeznaczona dla zawodników i sztabu szkoleniowego. Pieniądze szybko wpłynęły do Ministerstwa Sportu i Turystyki, ale formalnie nie mogły zostać wypłacone. Wszystko ze względu na brak podstawy prawnej. Niezbędna była zmiana przepisów. Po 4 miesiącach od obietnicy złożonej przez Morawieckiego ustawa zezwalająca premierowi na wypłatę środków za wybitne osiągnięcia sportowe trafiła do prezydenta. Stało się tak, ponieważ 1 lutego Senat nie wniósł poprawek i przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o Radzie Ministrów. Wcześniej minister sportu maksymalnie na jednego siatkarza mógł przekazać 12-krotność kwoty podstawowej, czyli około 27 600 zł. Teraz mają do wydania w całości 3 miliony, czyli na jednego siatkarza około 5-krotnie tyle, ile było wcześniej. Więc wreszcie polski rząd postanowił wesprzeć tych Polaków, którzy naprawdę godnie reprezentują nasz kraj, bo dziw bierze, że do tej pory się z Polski nie wynieśli, jak to zrobili wszyscy najlepsi polscy piłkarze. Ale o takim szczęściu niestety nie może mówić spółka córka Ilona Muska, bo jeszcze niedawno były głosy o tym, że już niedługo być może wylecimy komercyjnie w kosmos, a tutaj ta spółka zbankrutowała. Holenderski startup Mars One, który chciał wysłać 4 kosmonautów na powierzchnię Marsa, zakończył swoją działalność. Jak wynika z informacji udostępnionych na portalu Reddit, pomimo dużego wsparcia udzielonego m.in. przez firmę Ilona Muska SpaceX, holenderski pomysł na biznes zbankrutował. Kilka lat temu, a dokładnie w 2012, świat obiegła informacja, że holenderska firma Mars One wyśle na czerwoną planetę 4 kosmonautów. W projekt zaangażowało się również wiele dużych firm związanych z branżą, którzy chcieli tak że przyczynić się do stworzenia nowego rozdziału w historii ludzkości. Wśród nich można wymienić właśnie Ilona Muska i jego firmę SpaceX, która dość mocno zainwestowała w ten pomysł. Łącznie holenderski startup od wszystkich inwestorów otrzymał blisko 6 miliardów dolarów. Twórcy tego pomysłu planowali nie tylko skolonizować Marsa, ale także chcieli zrobić z tego reality show. W dużej mierze dlatego, że dla tych kosmonautów zapewne byłby to lot tylko w jedną stronę, a dzięki funduszom pochodzącym z subskrypcji projekt miał być rentowny. Niestety marzenie o postawieniu ludzkiej stopy na Marsie póki co oddaliło się. Jak poinformował użytkownik portalu Reddit, odnalazł on informację w szwajcarskim rejestrze firm, że firma Mars One ogłosiła bankructwo. Pomimo dużych nakładów inwestycyjnych oraz powszechnej reklamy w mediach na całym świecie, eksperci już od samego początku twierdzili, że ten projekt musi upaść. No i upadł, ale pieniążki to sobie przytulili. A na koniec informacja, ostrzeżenie dla wszystkich tych, którzy mają dzieci. Zobaczmy. Pulneo, Fosidal, Fenspogal, Eurespal, Eurefin, Elofen. Te popularne leki na przeziębienie w syropie lub w tabletkach nie mogą być na razie wydawane chorym, gdyż jest podejrzenie, że mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, informuje główny inspektor farmaceutyczny GIF. Leki te mają działanie wykrztuśne. Te w formie syropu często są podawane małym dzieciom. Teraz okazało się, że zawarta w nich substancja czynna, fenspiryt, może być szkodliwa dla człowieka. Tak wykazały badania niekliniczne przeprowadzone przez francuską firmę. Z informacji na stronie francuskiego odpowiednika GIF wynika, że podczas badań na świnkach morskich wykryto zmiany rytmu serca badanych zwierząt, wzrost odstępu QT. Substancja ma być teraz poddana dokładniejszym badaniom. Dopiero ich wyniki zdecydują, czy leki z fenspirydem wrócą do hurtowni i na apteczne półki. Decyzja GIF dotyczy wszystkich serii następujących leków.
leków, pól Neo o smaku coli, a także pól Neo zwykłe. Odpowiedzialny za wprowadzenie ich na polski rynek jest Aflofarm Farmacja Polska Spółka z o.o. Fosidel o smaku pomarańczowym, o smaku malinowym, a podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie ich na polski rynek to Medana Pharma SA. Fenspodal 2 mg na mililitr, podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie na polski rynek to Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy Galena. Eurespal 80 mg, podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie na polski rynek Les Laboratories Servier. Eurefin 2 mg na mililitr, podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie na polski rynek Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco Lek SA. I Elofen 2 mg na mililitr, podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie na polski rynek to Polpharmex SA. A o wszystkich tych lekach, w szczególności pól Neo, mogliście słyszeć w wielu reklamach telewizyjnych, w radiu i w internecie, ponieważ były pompowane non-stop jako te najlepsze dla najmłodszych, a jak się okazuje, zagrażają życiu i zdrowiu naszych dzieci. Więc jeśli masz dzieci lub znasz kogoś, kto ma takie małe dzieci, to koniecznie zweryfikuj, czy przypadkiem ty lub ta osoba nie posiada na stanie takich leków i koniecznie je wymień na coś innego. A teraz przechodzimy już standardowo do drętwego suchara. Przychodzi blondynka do spowiedzi i mówi: proszę księdza, uprawiałam seks z 30 mężczyznami naraz. Ksiądz do niej: no to będzie piekło. A ona na to: już piecze. Suchara podesłał nam Adibagi 600, za co serdecznie dziękuję i przekazuję w twoje posiadanie złotego Ryszarda. A jeśli i ty chcesz dostać swojego złotego Ryszarda, koniecznie napisz swojego suchara w komentarzu. Jeśli wybierzemy właśnie twojego do jednego z kolejnych odcinków, to ty będziesz w posiadaniu następnego złotego Ryszarda. Tymczasem jeszcze raz was serdecznie zachęcam do obejrzenia wczorajszego specjalnego materiału dotyczącego problematyki walentynek. I tak, dobrze słyszeliście. Chodzi o płeć przeciwną. Pary homoseksualne traktowane są zawsze tak samo. Zawsze grozi za to kara śmierci. Co innego taka koza. Który był naprawdę niespodziewanie ciekawy. I ja już się będę żegnał. Do zobaczenia jak zawsze jutro lub pojutrze. Cześć!